Państwa, przez ostatni rok zauważyłam pewien progres w wykonywaniu pomysłów młodych ludzi przez pana prezydenta. Skoro zdaję sobie sprawę z tego i państwo mi to podkreślają, że nie mam realnych szans na wygranie tej kampanii, to chciałabym zabrać głos po to, aby pan prezydent mógł chociażby zaczerpnąć ode mnie świeżych pomysłów. Być może to zmieni. Mi chodzi tylko o nasze miasto. Nie chodzi mi o to, żeby wygrać wybory, chodzi o to, żeby grać na tych wyborach. Czy tak samo jak pan Włoski, sądzi pani, że Grudziądz rządzi Sitwa i układ? Wie pan co, no niestety takich studiów jeszcze nie skończyłam. Ciężko jest mi się odnosić do tego, co sądzi pan Pawłowski. Pan Pawłowski jest w moim komitecie. Ja stanowię sama o sobie, tak jak pan Pawłowski powiedział. Odłączam się od tego i nie mogę tego stwierdzić. Nie jestem dochodzeniowcem, nie jestem policją, która przecież jest w Grudziądzu i może do tego dojść, może to sprawdzić. Być może powinna. Być może ktoś powinien stanąć. Nie mam pojęcia, nie zajmowałam się tą Sitwą, tak zwaną. Jestem ponad układami wszelkimi w Grudziądzu. Nie współpracuję z żadną większą albo ogromną firmą w Grudziądzu i w okolicach. Nie współpracuję z żadną partią. Zapraszam partię. Jeżeli partie chcą wesprzeć moją inicjatywę, zapraszam jak najbardziej. Zapraszam wszystkich. Młodych ludzi, starsze osoby, zarówno bezrobotne, jak i te, które pracują, te, które prowadzą małe gospodarstwa domowe i te, które prowadzą firmy w Grudziądzu, mniejsze, większe, te, które są zainteresowane losem naszego miasta. Proszę bardzo, jeszcze pytania. Może do innych kandydatów na radnych, do pani Joanny. Zapraszam. Ja chciałam zapytać właśnie pana, bo tutaj zawsze były konferencje prasowe, to były takie osoby strzelane nazwiskami, pan Dębski, który też dużo mówił o samorządności, tak jak pani, że stawia na samorządność. Była pani Chlebowska, był pan Wróblewski i oni teraz są w PiS-ie. Co się stało, że rozstaliście się? Więc do innego komitetu poszło. Już odpowiadam. Myślę, że w PiS-ie nie są, bo z tego co wiem, członkami PiS-u nie są. No. Pan Dębski zawsze odpowiadał, że w żadnej partii nie był i nie będzie. Ale oni nie są, ale są w tym komitecie Andrzeja Wiśniewskiego. No właśnie, ja myślę, że warto było się zapytać te osoby, dlatego tam są. Ale ja mogę kilka słów powiedzieć. Pan Dębski, pan doktor Dębski, samorządowiec. Współpracowaliśmy na wielu płaszczyznach. Była to między innymi inicjatywa obywatelska. Była to sprawa tych 5 podpisów, które w Grudziądzu w statucie obowiązują, żeby złożyć projekt obywatelski. To jest niespotykane w skali po polsku Polski. 5000 podpisów. Idąc dalej, został utworzony Komitet Wyborczy Sławomira Dębskiego. W pewnym okresie pan Sławomir Dębski po prostu zrobił komitet Sławomira Dębskiego i zdecydował, że będzie współpracował z Komitetem Wyborczym PiS Równa Grudziądza. Co nim kierowało, to proszę się zapytać pana Dębskiego. Czy nie pogodziliście się, bo też pan Wróblewski tam przeszedł. Absolutnie tam jesteśmy. Pan Wróblewski zawsze był człowiekiem bezpartyjnym, proszę go się zapytać. Do żadnej organizacji nie należał i mówi, nie będzie należał. Nawet partyjnie. Ale mi się było tak naturalne, że skoro z wami byli tyle miesięcy związani, że właśnie w tym komitecie nie, oni ale się znajdą. To ja może odpowiem. Jeśli już pani tak drąży, to może już odpowiem dlaczego. Wiele osób, również tutaj obecnych nawet, które nie są obecne, postawiło na pana Dębskiego. Pan Dębski poszedł do Komitetu PiS-u. No tak. Część osób poszła z panem Dębskim, a część osób powiedziała, że my chcieliśmy głosować, współpracować z panem Dębskim, ale nie będziemy wchodzić w skład komitetu pana Wiśniewskiego ani pana Dzięcioła. I te osoby, między innymi część, była członkami, które założyły Komitet Wyborczy Wyborców w czas Grudziądza. Nie, no wszystko okej. Okay. Chyba, no okej, okay, chyba jest. Tego Dębskiego, który tak był związany. Ale Dębski jest, ale że działa. W Grudziądzu pokazuje się. Żeśmy się nie pokłócili. No tak? Absolutnie, tak. Jesteśmy kolegami. No nawet przeniósł to biuro takiej interwencji do Wiśniewskiego. Ale już tam pani Anito, co w tym strasznego? Ale nie, koleżance, nie chodzi o to, to jest drożne, tylko to jest dziwne, skoro widzimy go przez kilka miesięcy na konferencjach, chodzi do wyborów i go nie ma. No, pani ale Alexander, jest, no. Ale to czy ja mam za doktora Dębskiego odpowiadać? No, ma pan możliwość powiedzenia, jak pan to widzi z pana strony. Ale jak? Ale co mam widzieć? Pan Dębski wiem, że jest z ruchu dla Grudziądza i w Prawie i Sprawiedliwości w Komitecie Wyborczym. Co tam robi, na jakich zasadach, jakie ustalenia ma, to ja nie wiem.
To jest wybór pana Dębskiego. Mogą tutaj wspierać, tak? Ale, jak mają podobne poglądy nawet. Zwróćcie się do pana Dębskiego, no, ja nie mogę odpowiadać za to. U nas pani Joanna jest, jest komitet, proszę bardzo. Ja może odpowiem, no, jeżeli chodzi o te pomieszczenia, o to biuro interwencji, tak? No, pan Dębski przeniósł to i tak dalej, dlatego że jak my utworzyliśmy tutaj ten komitet, tak, to potrzebujemy miejsca, pomieszczenia, nie mamy miejsca. Nie, może inaczej odpowiem. Do wczoraj tu jeszcze były ten biuro interwencji, które zostały zdjęte. Pan Dębski jest w Komitecie Wyborczym PiS-u Ruchu dla Grudziądza. PiS i Ruch dla Grudziądza otworzyli biuro na ulicy Długiej. Tak. Na 2 miesiące tylko. My mamy biuro od 7 lat, tu przyjmujemy, działamy. Oni zlikwidują to. Tak. I w związku z tym, jeśli jest pan Dębski tam, to tam we wtorki, czwartki będzie przyjmował i to wszystko. Już nawet do mnie się zwrócił, jak tam zamknął biuro, bo to biuro to jest tylko na czas wyborów. A my tu mamy od 7 lat. Czy może wrócić? Oczywiście. Z biurem. No to jest wszystko. To jest tak proste, proszę państwa, że nikt się z nikim nie pokłócił. Pan bardzo często wspomina o tym, że pan Wróblewski i pan Dębski są osobami bezpartyjnymi i nie działają w żadnej partii, więc na logikę wystartować powinni z komitetu, który nie ma szyldu partyjnego jak państwo, a poszli do komitetu, który swoim logiem partyjnym epatuje. Ale to na logikę proszę zapytać pana Dębskiego, pana Wróblewskiego, dlaczego nie w tym komitecie jest. Uważam, to mi nie mówcie o pani Chlebowskiej, o panu Witkowskim, to ich są neutralne, autonomiczne decyzje. I myślę, to jest moje zdanie, że w PiS-ie również się znajdzie miejsce dla osób bezpartyjnych, nawet takich, co nie cierpią partii, jeśli oni tam działają, współpracują z nimi. Podobnie jak u nas. Partyjni, bezpartyjni, członkowie stowarzyszeń, bezrobotni, uczniowie, młode osoby i tak dalej. Także ja myślę, że już czas zmienić rozumowanie, że ktoś jest tu i tak dalej. Jesteśmy otwarci. Każdy ma prawo wyboru. I pan Dębski, i pan Wróblewski, który nie był członkiem żadnej partii, ani stronnictwa, niczego, poszli do komitetu wyborczego, zaznaczam, nie do partii, PiS-u i Ruchu dla Grudziądza. A jeśli państwo się zadacie szczegóły, co nimi powodowało, co było powodem, to już proszę z tymi panami rozmawiać. Spotykamy się, rozmawiamy także i z panem Dębskim, i innymi osobami, także nie ma żadnych przeszkód. Proszę bardzo, jakieś pytania jeszcze są? Ja